No dzień dobry, cześć, siema, elo, z tej strony Lisu. Moi drodzy państwo, dalej jesteśmy w podziemiach Agropromu. Znajdujemy się obecnie w miejscu, którego jeszcze nie przylutowaliśmy na nagraniu. Dalej nie mamy amo. Powiem państwu tylko jedną taką trochę nieciekawą rzecz. Mianowicie nagrywanie się zjebało, bo ja już zacząłem ten odcinek nagrywać wcześniej. I nagrałem sobie, jak tutaj wchodzę. Tu na górze tam nic nie ma, nie? Jest tylko zejście do tych takich kadzi, nie? I tutaj jest sobie taki korytarz. Ogólnie tu było parę przedmiotów, ja je zebrałem, parę różnych takich kalibrów, nie? Pokroju 5.7 albo 7.62-54. Tego nie podnoszę, bo to mi już zaśmieci ekwipunek. Tak uważam przynajmniej, bo jakoś wybitnie, jak wiadomo, kosztowne to nie jest, więc się nie zwróci. A tak w sumie to na nic nam to, bo my śpimy sobie tylko w miejscach bezpiecznych. No i tak, no i ja tutaj doszedłem. Za mną pojawił się kolejny rozjebus zombie, karzeł, no tutaj go macie. Coś takiego kurwa wyszło za mną, nie? Fajne zielone gały. No, on sobie tu wyszedł, no to ja mówię, kurwa, nie mam amunicji, muszę udawać. No to tu, nakurwiam, no ale ten sobie nic z tego nie robi. Więc się tutaj z moją koską piękną przyhaczyłem, zaczaiłem na niego, on tu wychodzi jako jeb, kurwa, jeb. I się zblokował za drabiną, jako jeb, jeb. No i w końcu go zaciachałem, nie, z kół wesyna. No, czekaj. Co to jest? No on inaczej wygląda na załączonym obrazku. Dobra, no zlutujmy z niego. Wolę nawet sobie nie wyobrażać, jakby w realu wyglądało skurowanie i oddzielanie od mięsa tych części. To jest something else, jak tam nasz nóż. 32%, okej. Przydałoby się jakiś nowy ogarnąć za niedługo. No i tak, skorzystajmy sobie z jednej apteczki, aby się połatać, to czysta. Nie wiem, czy na 100% nam się zregenerują hapsy, no ale tym niemniej, nie? Tam przydałoby się mieć, no właśnie, lepsze żyćko. No i tak, i dobrze, moi drodzy państwo, safe, jeszcze sobie coś zjemy może. Tak, 500 kalorii to jest 400, to i jeszcze się napijemy, bo tego chce się pić. Ale to już jesteśmy, w takim razie wypas mamy. Już sobie wszystko tutaj zrobimy, nie? Napijemy się, to jest wódka. A tutaj jest o. Dobra. Moi drodzy państwo, kolejny problem. Jeżeli wyjdziemy tutaj przez te wyjścia, to guess what, gdzie się znajdziemy? Tak, zgadza się, znajdziemy się dosłownie w bazie wojskowej. Bo okazuje się, że ten teren jest zajebany przez wojsko. Więc jako, że nie mamy ani grama amunicji do naszych spluw, no, można się domyśleć, jest to troszeczkę problematyczne. Więc moi drodzy państwo, musiałbym to robić na stealth i to z kosą. Co nie jest niemożliwe, zwłaszcza na tym modzie. Aczkolwiek chciałbym znaleźć jakąś lepszą pozycję taktyczną, bo gdy tam wyjdę, to ja dosłownie jestem trupem, bo wychodzę sobie na środek pola i nagle zaczynają do mnie nakurwiać, no nie? Co jest całkiem przypałowe. Więc spróbujemy sobie teraz wyjść tędy. Zrobimy sobie save'a przed uczynieniem tej rzeczy. No i zobaczymy, może uda nam się infiltracja tego obiektu. Może się, kurczę, uda. Zależy w sumie, gdzie wyjdziemy. Dobrze. Aha! Więc to tu. To się w zasadzie bardzo dobrze składa. Dobra, tam jest baza wojskowa. I tam sobie panowie żołnierze chodzą. A my w obecnej sytuacji zmierzamy w drugą mańkę. Tutaj.
Jak nie mam, to jest ja dobrze patrzę, nie? Tak, ja dobrze patrzę. To git. To mamy te podziemia przeeksplorowane. W zasadzie do imentu. Co mnie niezmiernie cieszy. Wracamy sobie teraz do ekologów. Tak myślę. Gdy wrócimy sobie... Tu też jest zejście do podziemi BTW. A proszę, co to? Miny, dobra. To się na pewno będzie sprzedawać dobrze. Gdy wrócimy sobie do ekologów, posprzedajemy sobie wszystko, co będziemy mogli, a trochę tego mamy. Dobra, pan jest ok. Tak, panowie są ok. Pan chce rozmawiać? Nie chcesz pan. Właśnie, ty w ogóle masz fajny egzoszkielet. Jak się tam wabisz? Rusty Bustard czy Bastard? Rusty Bustard. No привет. No привет. You want sell some? Yes. Dobra, gościu, to jest tak. A może ja to 5,56 sobie zostawię, bo kiedyś będę korzystał? 45 też może? Taki się niegłupi pomysł wydaje. Dobrze, fajnie, że jest fanem czasopism pornograficznych. No, to się dobrze sprzedaje też. To. 200, bardzo dobrze, jeszcze, prawda? 600, 700. Ja myślałem, że to droższe wszystko będzie, szczerze mówiąc. Dobra. No, good. Dobra, you want done? I'll do it. Thanks. Tam wyczyszczenie jakiegoś miejsca z Los Banditos zawsze na propsie. Tylko tak. Przydałoby się, żeby gdzieś tu był, cholera jasna, mimo wszystko jakiś trader, jakiś handlarz. Bo handlarze mają amunicję. Nie? Nie? Gdzie? Привет, брат. Trade, co pan tam ma? O proszę bardzo, co to jest? Flash. 73 tysiące, tak? Coś tak. Uważaj, bo ci kupię to dla ciebie. No, tanie te miny nawet, wam powiem. No, to zawsze można. To sprzedawać sobie. Plan to ci sprzedam. Wódkę ci mogę sprzedać. No i to tyle, czekaj, co to jest? Control. No to warto mieć zawsze. No i co, no jeszcze, no nie wiem. Co? Nie, wiecie co, ja z tego i tak nie korzystam zupełnie. Więc no. Więc to w sumie tyle by było. No. Bo jeszcze mam u Sidorowicza taką misję. Aby, co to jest za ten? No to nie interesuje nas na stop. Mam u Sidorowicza misję, że mam zebrać tam, miałem 10 chyba odznaczeń. Czy 11 tych bandytów, co udało mi się zrobić, więc... Zobaczmy na mapę. Tak. No dobra. Tutaj Los Banditos. No ok, a jeszcze przepraszam bardzo, gdzie my teraz mamy misję? Aha. Track cemetery. O, fajnie, że z tego, ze złomowiska można tu dojść. To mega spoko. Jantar, no tak. Okej. No to moi drodzy, to ja nie wiem, czy ja was mam męczyć.
tą całą podróżą, bo no bo tak, muszę się cofnąć do Sidorowicza. Poddawać mu trochę stafu. Pooddawać te questy, porobić questy. Żeby zebrać pieniądze na amunicję po prostu, nie? Więc no. Trzeba myśleć. No jeszcze tam nic strasznego się nie dzieje, ale powoli trzeba myśleć nad zmianą, kurczę, ej, klamki, czy gnata w zasadzie. No i no. Kurde, niestety tutaj nie ma genialnej opcji w sensie jest, ale póki co widziałem tylko jedną taką. Nie ma tutaj opcji przewodników, którzy zabieraliby nas między lokacjami. W sensie, no właśnie, jedyny, którego znalazłem, to był w czystym niebie na startowej lokacji, nie? Tam był nasz przewodnik, jedyny, jakiego widziałem w ogóle na razie w całej grze, więc. No i tak, jakby nie jest w stanie nas zaprowadzić wszędzie, nie? Jest taki, no trochę mega przypał z tym. No, to moi drodzy Państwo, ja myślę, że widzimy się na miejscu, bo i tak akcji teraz nie będzie przez dłuższą chwilę. Muszę się dozbroić, więc wracamy za chwilę. Pozwolę sobie tak zrymować. Akcja. Akcja, akcja, akcja. Pytanie, kiedy się szczają? Żeby się zacząć skradać. Nie wiem, ile nam to tutaj da przewagi. Bo ich jest raczej kilku. Dobra, no chyba z kałacha będziemy musieli tego pocisnąć. To na solidę snakę. Trochę. Tamten to się nawet nie szczaił. Co on bani? No, i elegancko. Tutaj bania. SKS-a miał kolega. Czy do, nie, przepraszam, F63. Nie zawsze mi się myli SKS z tym. No, kochani, on był trochę wyekwipowany, nie można powiedzieć. To jest 9-19 oczywiście. Nie ten co chcemy, no ale już od biedy weźmy Jerry Can. Nie, to może na no, no ta, bo to tu będzie ważyć w pizdu znowu. Ile to? 95. Nie, odpuśćmy to sobie może. Możemy wziąć tą. To się zawsze sprzeda. To też. Dobra, weźmy te kalibry. Unload. Ci goście sporo mieli. Come on. A tak z ciekawości, nie? Bo tam widzę, że rozjebane i w ogóle, ale w sumie bym se postrzelał se. No to powinno mieć 30 naboi nawet w magazynie. O, dobra. Silencer, unload, drop. Albo on. Czekaj. Czy ja dobrze. Na co on jest? Na 5,45, no dobra. Tam musiało nam dodać. Co to? To może być kosztowne nawet. No i dobra, no i ważymy trochę za dużo. Ta broń wygląda na bardzo celną. No to karabin wyborowy, nie? Przy okazji szybko strzelna.
No nie zatnie oczywiście. Nice. Nie wiem, że taki gun showcase troszeczkę. Może to zardzewiała w pizdiet. Jakiś inny kalibr jeszcze mamy do niej. Żeby się też na anomalię nie wielać. Jeszcze mam inny kalibr. Jeszcze mamy inny kalibr do niej. Ona żre wszystko. Dobra, i teraz już nie ma. No to żegnajcie. Żegnajcie typy 64. Powrót Ford 17, prawda? Właśnie, tu się nie wpieprzysz na anomalię. Teraz co? Teraz sobie u handlarza trochę tutaj pohandlujemy, posprzedajemy trochę stafu. Później myślę, że udamy się oddać to zadanie. No to poza nagraniem oczywiście wszystko. No i dopiero później ruszamy już centralnie tam do questa głównego, więc prawda, zaraz wracam. Moi drodzy państwo, powrót. Jeszcze jesteśmy na śmietnisku, stwierdziłem, że jebać, później wrócę do agropromu. Lepiej wyekwipowany być może. Zrobimy najazd na bazę wojskową. Osobny odcinek oczywiście, odbiorę tam to zadanie. Przeszukam tamtejsze skrytki. Póki co lecimy sobie do Rostoka. Także tak. Zobaczymy, z czym ta lokacja się je, że tak powiem. Z czym tą lokacją się je, tak. No. Trzeba uważać. Alright. A to mnie już nie interesuje. No, dzień dobry. Na daleko strzały. Na start. Teraz tak. Dobra. Tutaj jest gituwa. Tutaj mamy mega dużo mordeczek. Fajnie, że ten Rostok się pojawił tutaj, bo w tym, w czystym niebie to już nie pamiętam, albo go nie było, albo był, ale kompletnie opuszczony. I było się na nim tylko przejazdem. Ale seryjnie nie pamiętam. Niby czysto, no ale się tam strzelają wszystkim. Chyba się z tymi pseudo psami strzelają. Steelwool, aha, podniosłem, tak? Dobra, nawet nie zarejestrowałem tego. Tu jakieś piesiska. Trzeba się mieć na baczności, to są bardzo niebezpieczne stworzenia w tym świecie. Aczkolwiek chyba najbardziej to koty zmutowane. Po prostu zmutowane koty to jest masakra, przekonałem się już o tym. No nie raz. Piasku. Nice. To była dobrze zagospodarowana amunicja. Nie ma co. Psiaki raczej... Nie, psiaki raczej nic nie mają specjalnego. Dobra, chłopcy, jako że już wam pomogłem z tymi psiakami, może jakaś zniżka, czy coś. You know. Czy to są zombie powieszone? Chyba tak.
widok zajście tyleż mroczny, co kapitalny. Tak, pozwolę sobie zaaranżować Makłowicza. Czy tu coś jest, nie? Specjalne. O nie, no czekajcie, oni walczyli coś. Yo, 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 widzę, że mamy, ponieśliśmy straty jakieś. Mój Boże! Z jednej strony coś strasznego, a widzę, że to powinno się w ogóle, kuźwa. Nieźle. 9-18. Proszę bardzo. No nie. Na to sobie pozwolić nie mogę. Okej, okay, okej. Okay. No panowie, no. Jestem pod wrażeniem, zaiste. Jak? Senior ten. To tutaj naprawdę poważna sprawa się działa. Pan we mnie będziesz strzelał? Panie kochany, nie strzelaj we mnie, proszę. Dziękuję. Dobra, oni te psy sobie będą tu skurować. Nie, to jest naprawdę poważny interes, poważna placówka. Niby mogłem tych psów nie zabijać, to wtedy by ponieśli jeszcze większe straty, nie? Ale no właśnie, nie wiadomo. PPP to jest co? 9-18 to bierzemy. Jakaś prawda, flashlight. A, to on też był z powinności, tylko tak wyglądał. Aha. To fajnie, że oni tutaj tak zmodernizowali im te pancerze też na takie bardziej obdarte. O tak, dawaj to, kurwa. No i czemu nie mogę? Czemu nie mogę strzelać z pieczeniego? Co, amunicji nie ma? Nie, no jest, widzę przecież. Dobra. Czy tu mogę spać? Chyba nie. Ale gdzieś tu na pewno mogę. Czekaj się. Czekaj, się musiał podrapać po plecach. Dobra. No tak, tak więc oni też tutaj mają różnego rodzaju uzbrojenia. Zbierają wszystko, nie jebią się w tańcu. Tutaj też jacyś ziomeczkowie. No póki co, wam powiem szczerze, że to jest najbardziej elitarnie uzbrojony punkt w tej grze. Nie wiem, jeszcze nie wiem, jak ta baza wojskowa w Agropromie. Bo tam jeszcze nie szturmowaliśmy. Ale no. Póki co. Jestem pod wrażeniem. No ta. I tu gdzieś był bar. Tutaj cmentarz poległych stalkerów. No to wiecie, że ja nie ogarniam cyrylicy. Ale pewnie nas witają, czy coś. Siemanero. No kurde, jakie schody, no. Chce pan rozmawiać? Chcesz pan. Pas, panie kochany, pas. Tak, tak, tak. Tak. Tak, 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 tak. A zaraz, zaraz, pana nie stać już. Styl. No i zupa. Jo! 57, kurwa, oczywiście. 94 na 100%, wiecie, no to jest... I już tam pan stoisz, tak? Dobra. Dobra. Moi drodzy państwo. Ja wszystko rozumiem, nie? Ja wszystko rozumiem, ale ta broń się nam przyda. O kurwa. Mnie to tak denerwuje! Mnie to tak denerwuje, że oni przeżywają, kurwa, pełne heady, nie? No. I jak, to wiecie, jakby ja zaraz wczytam, nie? To nie jest tak, że ja jestem takim fiutem, ale chcę w ogóle to przetestować. Tak, tak. Czajcie to? Przepraszam, kto to powiedział? Nie, no nie wierzę po prostu. Ale hamuwa.
Jak tak, to nowiutki, nie? 100%. Jak tak? Nagle rozjebany do imentu. No, uważam, że tutaj twórcy troszeczkę przesadzili z tym, że każda broń, którą podniesiemy po zabitym typie, jest rozjebana i nie może mieć więcej niż 30 ileś tam procent. Ponieważ to jest nierealistyczne, niektórzy dbaliby o swoją broń, no. Zwłaszcza wojsko i powinność. Bar 100 radów, to pamiętam. To są stalkerzy, nie? Tak, bo to jest takie połączone, że... Tak, ekologiczne. Tak, to jest takie łączone, że niby duty, niby powinność tutaj sprawuje pieczę nad tym, ale też z drugiej... jakby na dwie części są, jest podzielona ta cała lokacja na część powinności i na część wolnych stalkerów. Bezpieczna przystań i swoista Mekka dla wszystkich wolnych stalkerów. A, czyli to się szło tamtędy, no dobrze. Pamiętam, ja tu kiedyś, przepraszam, jak w Cień Czarnobyla grałem, to ja tu takie wygibasy kuźwa robiłem, ludzie, nie macie pojęcia. Tu czasami wrzucałem granat do tego baru. Rozumiecie? Siema, siema. Wrzucałem granat, uciekałem. A nawet możemy... Możemy sobie przetestować, co zrobią. No nieźle jebło, no nie? W sensie, spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie było nawet tak źle. Tak, nie ma to jak granat ręczny. O, i akurat... Stój! Ja sobie nie wziąłem. A pan skąd jest? Z wolnych stalkerów, aha. To taki dobry interes. Stays sheltered, wiadomix. Jakaś tuszonka jest, o szkoda, że nie mogę podjebać. To na pewno podjebie. Name of wódka, no spoko. Panie kochany, pan chcesz rozmawiać może? Czy inna sprawa, że ja niewiele ci mogę w ogóle opchnąć? Takie no pierdoły, prawda? To zostawię zawsze. To już będę do końca gry trzymał te dwa pociski do pieczenieka. Unhealthy... Nie, to jest z radiacją, więc to tak średnie. Czy to wszystko? No kurczę, tak naprawdę tak. Sell... and work, sorry. Dobra, spoko. Fajne, oni mają różnokolorowe te kombinezony. Zawsze mi to imponowało. Dobra. Zdejmijmy sobie maskę. No tu nawet tutaj dochodzą te dźwięki. Zajarajmy sobie szluga. Dokładnie. Bo nas stać. No, rozkazuj dawaj. Pan nie chcesz rozmawiać? Chcesz pan? Are you a guide? O, zajebiście. Zajebiście. See you later. Dobra. Ten gościu to jest... Spoko. Gdzie mogę pomóc? Mega spoko. Kapitan jaki? Mohrer. Dobrze, że nie Maurer. Has anything to sell? Dobra. Is there any work? I have important package. Location, a problem. Tak, I'll do it. Chwila, sprawdźmy. Z tym panem to my w ogóle sobie mamy porozmawiać. Na temat... Tak, na temat Strieloka. Oj, mamy zakłócenia od emisji. Dobra, to fajnie.
Pan nie, chcesz rozmawiać? Nie. Ej, przepraszam bardzo, czy teraz już wszyscy wolni stalkerzy będą na zielono? Nie, no ten nie będzie. Pan? Pan oczywiście, że chce. Snitch. No to świetna ksywa. Kapuś. Who are you? Aha, czyli magazyny wojskowe zajmuje wolność. Dobra. To cień Czarnobyla to spełniacz życzeń był. Go on. Taking down 10 stalkers. 50 grand plus sweets. 50 patoli? Pierdolisz. Сказалby kto miesiąc nazad, ni za co by nie powiedział. O kurwa. Count me in. Dobra, baj. Zajebiście. Słuchajcie, musimy odjebać top 10 skurwysynów nad skurwysynami w całej zonie. Guide, contact, guide, messages, relations, statistics, Sandra, Sisami. A co? A dobra, załączyło mi się z tego takiego anime początku. Yuri Mob, ekolog. Monolith, UNISG, czyli ten United Nations, coś tam, USG Ishimura, wiecie, takie rzeczy. Czekaj. Monolith, Duty, Monolith. Ekolog, Freedom. Dobra, to zajebiście, bo nie będę jakby musiał odjebać nikogo z wolnych stalkerów, ani z czystego nieba, więc to jest mega spoko. Co się stało? A, dobra, pada mi PDA, tak? Tak. Eleganckie to jest. Dobra, proszę tutaj feed, pokarm dla mojego PDA. Dobra. Moi drodzy, państwo, no jest w pyte. Czekaj, z kim my żeśmy tu jeszcze z panem nie rozmawiali? You wanna trade mate? Co to kurwa jest? A dobra, to jest od tego kapitana, dobra. Okej. To jak nie, to... Dobra. Useful.
Dobra, to już słyszeliśmy. No to co, no to czas po questa głównego, zapraszam tutaj. Dzień dobry panu. Barkeep, czyli barman, po prostu. Hey barkeep, I need information. Here, tell me about this place, może najpierw? Teraz będzie dużo gadania, więc jeżeli macie w pizdzie fabułę tej gry, to skipujcie. To tam nam za dużo nie dał. Aha, on daje tylko posiłki. No to wszystko kurwa napromieniowane. No cóż, co to jakieś MRE? Nie, to marihuana, proszę bardzo. Można sobie zrobić skręta i zajarać normalnie. Cygaro kubańskie, dobra, wiecie co, ja to chyba kupię. Ile to? 1800. Ja to kupię. Ja to kupię. To jest tak. Z pozdrowieniami dla kapitana Price'a oczywiście. Tak. Uważam, że to jest dobry biznes. No tak, no to co? No, no wszystko jakby mamy, nie? Bo co jeszcze mamy? Tak, mamy to, to, dwa zastrzyki z glukozy. No to tak, pod względem żarcia stoimy dobrze. Dobra, słucham pana. Wczoraj patrz wyszedł z tego baru. Czyli w pięciu poszli pod mózgozwęglacz. Trochę tak. Psy protection, no my mamy tylko proszki. A ja to думал, что это выжигать. Ага, чили. Где-то тут за ним и клондайк артефактов и исполнитель желаний. No to co, no to tyle, no jakby. Living Legend Call of the North, to się zgadza. Moi drodzy, moi mili, no tak, my mamy teraz tutaj package. My to sobie na pewno... Ten gościu będzie nas w stanie do Agropromu zawieźć. No chyba, że gdzieś tutaj jest bardzo blisko wyjście. Kurwa, ten scroll. Dobra, gdzie... Do Jantaru. To nie, przez Jantar mi się nie opłaca jeszcze przepięknie. No tak, to to u nich oczywiście. I tu mamy jeszcze Meet with Mangun. Mangun in Rosu is my next destination. Dobra, jeszcze to sobie zróbmy. W dzisiejszym odcinku. Co ty tam mówisz? Podchadi? Co, chcesz gadać? Niespecjalnie. No więc właśnie. Okej, może tu coś będzie. O, proszę bardzo, co to? 5,56? Tak, jakieś takie trochę podniszczone. No dobra.
No to słuchajcie, chyba stalkerzy już są nam przychylni w pełni. Takie mam wrażenie. Jakoś się tak na zielono świecą. Zaraz to jeszcze przetestujemy. No, no jednak nie. Albo nie wszyscy. Dobra. Ogarnij łeb, idioto. No. Czyli tędy. Hopsa, hopsa, na to trzeba uważać, to nas nie może dotknąć. No i tutaj tak ogólnie życie wolno płynie. Sobie w tym miejscu, aha, i to jest tu. To jest tu. I to jest dosłownie tutaj, obok. To poza budynkiem. Można spać. Chyba jeszcze nie tu. Le parkour. A to jest tutaj. No to słucham. Co tutaj się będzie od Janie Pawlać? To jest ten gościu. Jeszcze tutaj zobaczmy. No i tak, i nic specjalnego. No dobra, to słucham pana. O, привет! No, привет! Tell me about yourself. Będę miał to na uwadze. Aczkolwiek tu się chyba nie spodziewam Beretta 50. Proszę bardzo. Przysiągłbym, że już je zastrzeliłem, ale dobra. Shaky for some reason, może przez to, że tyle chlejesz. O! Very well. See you later, alligator. Bye. Bye, bye. Yes. Dobra, Kai to jest. To to? Dobra, to moi drodzy państwo, no myślę, że jesteśmy to w stanie trzasnąć jeszcze w tym odcinku. Idziemy pośpiesznie w te pędy. Uf, tam tu mam teraz dużo kalibrów. Bo co jak co, ale nasza kobyła, stara AKS, powoli jeszcze ciągnie, jeszcze by pociągnęła, nie? Ale no kurczę, ej, trzeba mimo wszystko sprzęt mieć na zaś też dobry. A jeżeli gościu by miał dla nas jakąś spluwę automatyczną, automatykę do pchnięcia, no to ja jestem więcej niż chętny. No coś takiego, jestem w stanie zrobić absolutnie kurwa wszystko. Niby mógłbym podejść pod checkpoint, ale nie wiem czy... Kurwa, chyba to zrobię. Siema, siema!
No, to by było na tyle. Trochę ich tu było, nie powiem, że nie. Duty Shooter Dokin Rostock. No tak, to... Czyli... widział jednego z tamtych, nie widział mnie. Okej. Dobra. Na pewno save. W sumie może ta skrzynka nam posłuży za... Ale nie, bo tu można wejść bez niej, tak. Więc no. Okej, spoko, to się opchnie. To była biżuteria bodajże. To czyli rozumiem, że wracamy po naszą jakże sowitą nagrodę, prawda? Tutaj przeładowane, przeładowane. Tutaj chłopcy trochę pomogli. Umówmy się. Ale główną część roboty odwaliłem. No cóż, no prawda, i ja. Także tak. Dobra, to zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie jakaś porządna spluwa. Może nawet ulepszona. Oby nie jakiś kurwa pistolet, nie? To będzie trochę stypa. Chajuszki! Chajuszki! The job is done. Teks. Dobra, pokazuj to. Czy ja jestem ślepy? Aha, czekaj, on mógł... Bywaj! Mógł mi jej nie dać, tylko... zaznaczyć mi miejsce, gdzie ona może być. Więc... to co to jest? To jest to Deliver Package. Ja tą paczkę kurwa gdzieś zgubiłem, żeby było śmiesznie. No to jest chyba kurczę to, wiecie? Więc tak, ale to sobie zrobimy już w następnym odcinku, moi drodzy państwo. Więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mastersu 15 do was szprechał i mam nadzieję, że odcinek się ma rozumieć podobał. No, to trzymajcie się, do zobaczyska, elo.